Po zimie drogowcy rzucili się do prac remontowych. Jednak czy przy ogólnej drożyźnie, która także jest widoczna przy takich inwestycjach, miasto realizuje mniej zaplanowanych remontów? Z całą pewnością po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów trzeba będzie podjąć decyzję o tym, że rezygnujemy z jednego z nich po to, żeby te pieniądze rozparcelować na pozostałe. Więc tym bardziej cieszą nas właśnie takie małe inwestycje, które uda się robić szybko, a te, które mają krótki czas, są mniej narażone na inflację czy też na problemy z dostawami. We wtorek drogowcy kładli nową nakładkę w ulicy Michałowskiego. To jest bardzo dobra sprawa, no bardzo ładnie będzie to wyglądało i naprawdę no rewelacja. Dosyć tam wykruszone były miejscami bardzo, także nie ładnie, że... Zwłaszcza tam ko tej szkoły, to tam już ten wjazd to taki był zniszczony, że już dawno się prosiło. Bardzo się cieszę, że kolejny mój wniosek dla mieszkańców jest realizowany przez miasto. I tak jak w zeszłym roku było to na ulicy Witosa, a w tym roku jak widać ten parking tutaj przy ulicy Michałowskiego, gdzie nie tylko mieszkańcy, którzy jak gdyby najbardziej potrzebowali tego parkingu, który co prawda był, ale był zniszczony, z obniżeniem zbierała się woda, wyjazd z Michałowskiego był też utrudniony, a mamy tutaj również szkołę lingwistyczną i przychodnię, gdzie tych pacjentów i rodziców, którzy dowożą dzieci, jest sporo. Faktycznie od lat był tu duży problem z przejazdem zarówno dla mieszkańców, użytkowników ze szkoły oraz przychodni. Staraliśmy się od dawna zwrócić na to uwagę. Jak widać, jest pięknie to wszystko przygotowane, już panowie kończą, więc myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. Wiceszef miasta mówi, że trudnością w realizacji takich zadań jest fakt, że dzisiaj nie można nic zaplanować wcześniej, bo ceny produktów czy usług rosną niemal z miesiąca na miesiąc. Są trzy problemy. Pierwszym to jest bardzo duży wzrost cen. I rzeczywiście tutaj wykonawcy mówią szczerze i mają rację. Materiały, które były zamawiane jeszcze w zeszłym roku albo nawet w ostatnim kwartale zeszłego roku, dzisiaj podrożały o 30, 40 czy 50%. Druga rzecz to jest dostępność tych materiałów, czyli zdarza się, że wykonawcy mówią, że są w stanie wykonać jakąś konstrukcję, na przykład stalową, pod warunkiem, że w ogóle te materiały będą dostępne. A trzecia rzecz, o czym też nie możemy zapominać, to jest dostępność pracowników. Jednak kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy kiedyś pracowali w naszym sektorze budowlanym, dzisiaj walczy na Ukrainie. Mam nadzieję, że kolejne inwestycje z tej mniejszej infrastruktury, głównie parkingowej, które są w planach, również będą zrealizowane. Także myślę, że wiosna zaczęła się bardzo przyjemnie.